Mnie na przykład uderzył taki moment. Wokół katedry tam były wysokie takie z desek postawione ogrodzenia i dwa dni wisiały hasła odręcznie napisane dużymi literami i nie wiem dlaczego i kto tak sformułował. Myślę, że to była prowokacja KGB, że Żydów do Izraela, Rosjan za Ural, a Polaków nie wiem dlaczego do krematorium. Ja tak naczekiwałem, kiedy nareszcie ktoś się znajdzie, kto ten plakat tam zlikwiduje. Dwa dni ten plakat tam wisiał i działacze sojudisu przechodzili obok, no widoczne miejsce przecież na ogrodzeniu wokół katedry. I tak jakoś to nikomu nie było potrzebne. Słyszało się różne takie nacjonalistyczne wyskoki też. Także Polacy właściwie odczuwali pewne rozdarcie i z tego punktu widzenia, bo byli straszeni przez różnych prowokatorów, że o, jak tutaj władza czysto litewska nastąpi, to życia nie będzie i tak dalej, i tak dalej. Było takie coś, ale to się przeżyło i mówię, z naszej radiowej audycji nikt nie, jak to się mówi, nie drgnął. Robiliśmy to, co trzeba było robić i tak ludzie na ogół zrozumieli swoje nowe zadania i normalnie pracowali. Kiedy tutaj cała sprawa z tak zwaną autonomią wynikła, no to profesor Landsbergis nawet gdzieś się tam wypowiedział i obiecał pewien rodzaj autonomii kulturalnej dla mniejszości narodowych i w tej liczbie dla Polaków. Ale to się nic nie sprawdziło, jak to się mówi, było to spuszczone tak w niepamięć. No i kiedy zaczęli Polacy tutaj o tej autonomii się dopominać i organizować te wiece i tak dalej, sam Landsbergis przyjeżdżał, no to wszystko było to tak przyjęte bardzo, bardzo wrogo i bardzo nieprzychylnie dla polskiej mniejszości. Ja czegoś takiego ze strony kolegów, czy z radia, czy z telewizji, jakichś takich wrodzich nastrojów, ze względu na to, że ja jestem Polek, że moi koledzy Polacy, nie odczułem. Te pęknięcie nie poszło aż do dolu. Na dole te wszystkie stosunki, jakie były, takie się zachowały. No jeden, drugi głupi zawsze się znajdzie wśród każdego narodu, wśród każdej społeczności. Może gdzieś kogoś ktoś i obraził i wyjechał nie z takimi słowami, jak trzeba by było. Ale to były sporadyczne przypadki, na to narzekać za wiele nie trzeba.